Szczęść Boże, coś wam powiem. 100-kroć więcej otrzymacie, obiecuje Jezus. Ale nie mając nic, gdy pomnożymy razy 100, to wyjdzie nam dalej nic. Taka jest matematyka, którą znamy od najmłodszych lat. Dlatego Piotr zadaje pytanie, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Można ten dzisiejszy fragment z Ewangelii Mateusza nazwać nagroda za dobrowolne ubóstwo. Ten materialny świat ciągle pcha się w serce uczniów, bo nasza ludzka natura skłania się do innych pragnień, niż wskazuje nam to Jezus. A przecież tylko nieliczni porzucają wszystko i idą za Jezusem. Apostołowie przecież już byli szczęśliwi przy Jezusie, bo poszli za Nim bezinteresownie. Jednak wraca w nich stary człowiek z pytaniem, co z tego będziemy mieli? Zupełnie inaczej wygląda to już po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego. Po tych wydarzeniach już nie skupiają się na sobie i swoich potrzebach. Przecież ten sam Piotr powie później do chromego człowieka, który prosił o wsparcie, nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. Święta Katarzyna ze Sieny przekazała nam przesłanie usłyszane od Jezusa. Ty zajmij się mną, a ja zajmę się tobą. Bądź uczniem, a ja zapewnię ci wszystko, co będzie ci niezbędne. Przesłaniem Ewangelii nie jest poradnik, jak pozyskać nowe fanty, ale jak stać się nowym człowiekiem. Ten nowy człowiek nie jest interesowny, zatroskany o siebie, ale jest zatroskany o Kościół. Nie gromadzi dóbr, ale rozdziela je potrzebującym. Oprócz rzeczy posiadamy jeszcze wady, niemądre przyzwyczajenia, wewnętrzne nieporządki, które się z nami zrosły i stały się cząstką nas samych. Wyzbycie się ich jest także konieczne. I choć będzie to bolesny dla nas proces, to jest bardzo wyzwalający. I tym staje się nowy człowiek. Jest wolny od wszelkich przywiązań materialnych i duchowych, a jedyne co posiada, to łaska od Boga. Miłość, dobroć dane nam w sposób całkowicie darmowy i niezasłużony. Skoro Bóg uczynił to ze swoimi uczniami, to może uczynić to także z nami. Pewne opowiadanie pokazuje, w jakim miejscu się aktualnie znajdujemy. Na pokładzie pewnego statku płynącego do Stanów Zjednoczonych wracał pewien misjonarz, który spędził wiele lat w Chinach oraz znany śpiewak, który był tam tylko 2 tygodnie. Kiedy dopłynęli do Nowego Jorku, misjonarz ujrzał wielki tłum wielbicieli oczekujących powrotu śpiewaka. Panie, nie pojmuję tego, mruknął nieco rozgoryczony. Poświęciłem Chinom 42 lata mojego życia, a on tam był tylko przez 2 tygodnie i jego witają serdecznie w domu tysiące ludzi, a na mnie nie czeka absolutnie nikt. Pan odpowiedział, synu, skąd ta gorycz? Przecież nie jesteś jeszcze w domu. Kto może pojąć, niech pojmuje. Naprawdę warto starać się o życie wieczne na własność.